Witajcie w moim 8 odcinku z serii Ricoh MP201. Dzisiaj przedstawię Wam problem kontrolera kopiarki MP201, która zaraz poszarpie ARM203 w Gnojowicy i Kyocerze FSC2026 upieprzonej w tonerze. Jest najbardziej prestiżową kopiarką w Polsce. Ricoh MP201. Stworzyć odcinek o kontrolerze MP201 to tak jakby napisać symfonię lub inną operę i to potrafią zagrać jedynie Laskotek na płotek. Jednak skoro Beethoven tworzył swoje najlepsze dzieła, będąc już praktycznie głuchym, to nawet ja, Tomasz Siemiołek, jestem w stanie pisać odcineczek o tym japońskim wzorze kopiarki biurowo-domowo-usługowej. Mimo wszystko było to zadanie trudne, niczym obalenie flaszki naraz przez żula, ponieważ Ricoh MP201 i jego kontroler jest jednocześnie bezpłciowy jak pantofelek oraz zjawiskowy jak tęcza polarna u muminków. Jest to maszyna nudna i zaskakująca. I zajebista, ślimacza jak zaloty nerda do dziewczyny i szybka jak proces znikania płynu chłodniczego, gdy padnie Wam uszczelka pod głowicą. No ale przejdźmy do konkretów. Jeżeli Wasza kopiarka wywala Wam kody SC190, 398, 320, 980, 634, 670 i nie daj Boże kody z serii 800, czyli 820, 824 i tak dalej, to macie przechlapane, bo prawdopodobnie, ale to tylko prawdopodobnie, macie rozwalony kontroler. Dlaczego? Nie wiem. Taka jest konstrukcja tej maszyny i tak ma być. Rok 2001 był dla Ricoha przełomowy. W tym czasie pojawił się nowy inżynier, który zatwierdził projekt mocowania kontrolera w Ricoha Vizio 1013. No tak było. Co więcej, w roku 2011 przy zamykaniu projektu 201 potwierdzono strategiczne znaczenie blachy osłaniającej kontroler, mocując ten 100-gramowy element 10 śrubami. Dzięki temu rozwiązaniu spokojnie możecie zainstalować hak do ciągania wymarzonej przyczepy, ale hak musi być z piłeczką. Dla porównania, zespół grzejny pracujący w temperaturze 190 stopni Celsjusza zainstalowany jest przy pomocy dwóch, słownie dwóch śrubek. Zabierając się za wymianę kontrolera, musicie przygotować więc kilka rzeczy. Prozak na chęć życia. Geriawit, nasienie starzenia. Ponadto przyda się śrubokręt magnetyczny Philips 2 i odrobina miejsca. Jako że inżynier ze mnie żaden, to nie będę się tutaj rozgadywał, po prostu odkręcamy śruby z konstrukcji, która pamięta jeszcze moje kawalerskie czasy. Jedyną dość istotną kwestią, którą należy poruszyć, jest wcześniej wspomniana autodiagnostyka kopiarki. Warto wiedzieć, że jest ona całkiem spoko do chwili, gdy musi coś zdiagnozować. Wyniki tej funkcji są, nazwijmy to, dość losowe. Więc jeśli kopiarka raczy Was komunikatem o błędzie kontrolera, to nie jest to w żaden sposób zobowiązujące. Ale i tak pokażę Wam, jak ten kontroler wymienić. Kontynuujemy festiwal wykręcania śrubek, ale delikatnie to przyspieszymy. Trzeba przyznać, że jak na lata 2011-2013 kopiarka była mega poręczna i mega wyposażona. Ponadto miała całkiem fajną cenę. No i dotarliśmy do tego świetnego momentu, kiedy mamy już w rękach kontroler. Tutaj widać kartę pamięci SD, która była wsadzona. Ponadto w kontrolerze, tak jak mówiłem, jest jeszcze karta faksu, karta NVRAM-u. Teraz, mając to pudełko w ręku, możecie już sobie wszystko powymieniać, posprawdzać. To jest sukces. Ja pozdrawiam Was serdecznie i dziękuję za obejrzenie tego materiału. Pamiętajcie, żadnych palców w górę, żadnych lajków, żadnych komentarzy, żadnych subskrypcji. Pozdrawiam.